Cześć moi drodzy, witam Was na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie jednego ze smartfonów, które otrzymałem od jednej z sieci, nie będę wymieniał której, poprzez przedłużenie umowy. Więc w sumie będą to dwa rozpakowania, ponieważ jeden telefon wzięła moja żona, jest to Samsung Galaxy Young, który sobie dzisiaj rozpakujemy, a ja wybrałem dla siebie Sony Xperia E, ale to będzie już w kolejnym filmie. Na razie będą rozpakowania, później będą także dokładniejsze testy, porobimy jakieś benchmarki, wrażenia ogólne z użytkowania tych telefonów. Przetestujemy też, jak chodzą gry na poszczególnych telefonach. I porównamy sobie te nowe konstrukcje z moim LG Swift L3, no, który jest, tak szczerze mówiąc, według mnie telefonem dość słabym. Ale ja wygórowanych jakichś potrzeb co do smartfonów nie mam, dlatego mi ta konstrukcja na chwilę obecną wystarcza, no ale myślę, że Xperia będzie troszeczkę lepsza. Natomiast wracając co do Galaxy Younga, jest to telefonik, który kosztuje, no, którego można już kupić za jakieś 300 zł, podobnie mojego LG, natomiast Xperia jest już troszeczkę droższa, ale też mieści się w tym przedziale budżetowym. Tak więc myślę, że wielu z Was będzie się spotykało lub spotyka się z taką koniecznością wyboru telefonu, ponieważ przedłużacie na abonament, na Mixa. No i do wyboru w bardzo wielu sieciach są właśnie te modele. Postaramy się też zrobić na koniec jakieś porównanie wszystkich trzech, no i wybrać jakiegoś zwycięzcę wydajności, do ceny, ogólnie stosunku jakości do ceny. Dodam jeszcze, iż to rozpakowanie nagrywam nie moją kamerą Panasonic HC-V520, lecz aparatem systemowym Panasonica. Jest to aparat Lumix GF6K. Rozpakowanie, może nie rozpakowanie, taką prezentację, pierwsze wrażenia tego aparatu widzieliście kilka dni temu również na kanale. Tak więc możecie sobie już porównać, jak z jakością tego filmu, z jakością dźwięku, ale myślę, że jest ok. Full HD, matryca jest bardzo dobra, potrzebuje niewiele światła i też dźwięk myślę, że jest w porządku. Natomiast jedno, co tutaj różni, że aparat nagrywa w 25 klatkach, czyli jest to 50i interpolowane, natomiast moja kamera nagrywa w pełnych 50 klatkach bez interpolacji. No dobrze, troszkę się zagadałem na wstępie, ale bierzmy się za rozpakowanie tego maleństwa. No dobrze, zabierajmy się za rozpakowanie. Na opakowaniu widzimy zdjęcie, taki obrazek ze samym telefonem Samsung Galaxy Young. Tutaj, jak dobrze kojarzę, jest kolor niebieski, zresztą na chwilę zobaczymy. I mamy, moi drodzy, takie podstawowe cechy. Czekajcie, o właśnie, już mi się wyostrzyło. No, aparatem nagrywa się troszeczkę inaczej niż kamerą. Tutaj funkcja nagrywania jest taka jakby poboczna, nie jest to priorytet tego urządzenia, no ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. I cóż, widzimy, jakie częstotliwości obsługuje, czterozakresowy, tutaj mamy podane częstotliwości tych sieci, wyświetlacz TFT 3,27 cala, 320x480, jeśli chodzi o rozdzielczość, procesor 1 GHz, chociaż z tego, co kojarzę, nie jest to dokładnie 1 GHz, tylko jest to procesor ARM 6 o częstotliwości 800 kilkudziesięciu MHz. Aparat fotograficzny 3 megapiksele. Mam nadzieję, że chociaż z lampą błyskową, ponieważ w moim LG zdjęcia wychodzą fatalnie, ale to sobie też później porównamy. Odbiornik GPS oraz bateria 1300 mAh. No, troszeczkę mniejsza, bo tu mam 1540. No i certyfikaty Wi-Fi, Bluetooth oraz oczywiście Android. Też z tego, co się orientuję, tutaj jest jakaś wersja powyżej 4, bodajże 4.1 albo 4.2. W moim jest to Android Gingerbread, jakaś 2 z przecinkiem, wersja bardzo stara, taka dość toporna, no ale okej. Otwórzmy sobie kartonik. Okej, otwieramy. Sam telefonik jeszcze w folijce. Jeszcze wyrzucimy szybko akcesoria, okej. Dobra, nic więcej nie ma. No, bateryjka Samsunga. Ładowareczka sieciowa, taka mała, dyskretna. Oraz kabel micro USB, USB do transmisji danych. Tu mamy gwarancję, mamy też podstawową instrukcję obsługi.
A oczywiście reklamówka innych produktów Samsunga. No, swoją drogą osobiście lubię firmę Samsung. Uważam, że ma naprawdę dobre produkty. Jedne lepsze, inne gorsze. Zobaczmy, jak będzie z tym telefonem. Jakieś kolejne reklamówki. Instrukcja obsługi. No dobra. Nic ciekawego generalnie, jeśli chodzi o papierologię. Teraz zobaczymy sam telefonik. Mam jeszcze taką atrapę, jakby naklejkę na wyświetlaczu. To sobie już zdejmiemy. Ok. Tak więc, no cóż, sam telefonik jeszcze nie ma baterii, ale wydaje się być dość taki poręczny. Jeśli chodzi o mojego LG Swift, no zobaczcie. Wyświetlacze mają dość porównywalne, jeśli chodzi o wielkość. Sam telefonik jest odrobinkę, no nawet bym nie powiedział, że jest mniejszy, ale jest troszeczkę węższy. No i też różni się tym, że ma pozaokrąglane brzegi, dzięki czemu może się wydawać taki bardziej stylowy, elegancki. Natomiast mamy tutaj taką troszkę błyszczącą obudowę, która pewnie będzie łapała odciski palców. A w LG jest fajna taka klapka, która się nie brudzi, jest taka chropowata. Jest to plastik, ale bardzo fajnie się sprawdza. No zobaczcie, tak wyglądają telefoniki od tyłu. Tak mi się wydaje, że jest tutaj lampa błyskowa, ale to jeszcze sprawdzimy. I jakiś mikrofon z tyłu mamy. U góry porty na mini jacka. Tak samo nie ma tego przycisku, on chyba jest gdzieś tak, jest tutaj z boku. Troszkę inaczej niż w LG. Natomiast tutaj mamy to samo. Z tym, że u mnie dopiero jak się podświetli, to widać, a tu są takie narysowane. No dobra, moi drodzy, rozpakowanie, czyli w sumie pierwszy rzut okiem, wyjęcie z kartona, zobaczenie akcesorii, to mamy wszystko za sobą i kilka takich informacji technicznych. Teraz będzie trzeba go naładować, uruchomić i troszkę potestować. Myślę, że na wszystkich trzech telefonach jeszcze rozpakuję Xperię, albo dzisiaj, albo jutro. I na każdej zainstalujemy jakiś ten sam benchmark, zainstalujemy jakąś grę z takich bardziej wymagających graficznie i porobimy sobie testy, zobaczymy to w akcji, jak to wygląda. Testujemy wyświetlacze, jakie są kąty widzenia, czy dobrze reagują na dotyk. Sprawdzimy sobie dźwięk płynący z telefonów i jakoś zdjęć, ewentualnie jakieś filmiki porobimy, też sobie porównamy. Myślę, że będzie ciekawie, warto tą miniserię na pewno oglądać, tym bardziej jeśli jesteście na etapie wyboru dla siebie jakiegoś smartfona z takiej półki pomiędzy 300 a powiedzmy 400-500 zł. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Zapraszam także do playlist, gdzie macie dużo, dużo ciekawych filmów do oglądania w międzyczasie, czekając na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!